Przede wszystkim dla mnie jako trenera bardzo ważne jest podejście psychologiczne. Bardzo ważny jest tak naprawdę mental i przede wszystkim to, żeby zawodnicy byli świadomi tego i są siatkarzami, są profesjonalnymi siatkarzami, pomimo tego, że są bardzo młodymi zawodnikami, bo średnia wieku jest 21 lat. Mówię, gramy w pierwszej lidze, jesteśmy moim zdaniem, i chyba, znaczy nie moim zdaniem, jesteśmy najmłodszą drużyną w pierwszej lidze, ale myślę, że to nie ma tak naprawdę jakiegoś wielkiego znaczenia. Mówię, no dzisiaj wygraliśmy, udało nam się wygrać sparing z Lechią Tomaszów Mazowieckich, która jest moim zdaniem tam drużyną naszpikowaną, potencjalnie lepszymi zawodnikami, przede wszystkim starszymi zawodnikami z doświadczeniem plus ligowym. Mówię, no sparing sparingiem, oczywiście wynosimy z tego cenne doświadczenie, ale tak jak powiedziałem, my przede wszystkim skupiamy się na budowaniu atmosfery poprzez ciężką pracę. Myślę, że to jest bardzo ważne, jak i nie najważniejsze. Myślę, że ta ciężka praca uczy zawodników zarówno pewności siebie, zdobywają pewność siebie i przede wszystkim pokory i rotacja zawodników na tych różnych sparingach, które tam gramy, przede wszystkim moim zdaniem buduje ten zespół i ten zespół staje się pewniejszy. No dzisiaj mówię, wygrana naprawdę bardzo cieszy, to są młodzi zawodnicy, myślę, że to będą teraz dopiero, jak wrócimy do hotelu, w jakiś sposób przeżywać. Mówię, z tego nie mamy żadnych punktów, mówię, jeżeli wygramy w lidze, uda nam się wygrać te kilka spotkań, to mówię, to tu będzie serducho naprawdę wielce się radowało, no i myślę, że będzie to w jakiś sposób cementowało zespół. No. Moim zdaniem początek ligi będzie niezmiernie ważny. Mówię, gramy z Wrocławiem, później gramy z Bielskiem, później gramy z Częstochową. Mówię, mamy na początku dwa beniaminki, więc bardzo byśmy chcieli do tego czasu dopracować wszystkie błędy, które popełniamy, a tak naprawdę jeszcze tych błędów jest bardzo dużo. Cały czas się docieramy, cały czas się zgrywamy, cały czas wałkujemy tą technikę, która jest bardzo ważna w siatkówce i w jaki sposób to owocuje. Tak naprawdę od niedawna stanęliśmy, jeżeli chodzi o treningi, szóstkami, że możemy poćwiczyć fragmenty, czy tam wysoką piłkę, ustawienie potrójnego bloku, czy charakter asekuracji. Mówię, no cały czas gdzieś się tam docieramy i mówię, te sparingi są naprawdę dla nas bardzo ważne i przede wszystkim to, że mówię, z treningu tego nie wyciągniemy na pewno. Mówię, mecz, mówię, moim zdaniem jest bardzo ważnym aspektem. Mówię, tak jak już wspomniałem, gdzie ta drużyna jest w jakiś sposób cementowana i przede wszystkim budowany jest ten mental tego całego zespołu. Tak naprawdę nie ma u nas, naprawdę nie ma u nas w drużynie lidera. Ja też nie chcę nikogo budować w charakterze lidera, mówię. Oczywiście Piotrek Adamski jest najstarszym zawodnikiem, co mówię, to co nie zmienia w żaden sposób żadnego tam, znaczy nie ma żadnego znaczenia tak naprawdę dla drużyny. Oczywiście ma swoje doświadczenie i bardzo się cieszę, że to doświadczenie akurat w postaci Piotrka jest na pozycji rozgrywającego. Mówię, to jest akurat pozycja bardzo ważna i tutaj fajnie, że mamy doświadczonego gościa, tak naprawdę gdzie wprowadzi może ten spokój na boisku, gdzie ta gra będzie troszkę płynniejsza. Drugim, można powiedzieć, jego przeciwieństwem na pozycji rozgrywającego jest Marcin Karakuła, który, mówię, to jest mój ulubieniec, jeżeli chodzi o rozgrywki młodzieżowe. Bardzo tego chłopaka polubiłem, jak kilka razy nam tam, że tak powiem, jeszcze za czasów Efektora i Duffy z Połem dał popalić w młodych ligach czy tam w juniorach. Bardzo się cieszę, że mamy takich dwóch, można powiedzieć, innych rozgrywających. Troszeczkę Piotrka Adamskiego w postaci spokojniejszego rozgrywającego i Marcina Karakułę, który jest taki, można powiedzieć, troszeczkę tam fantazji wprowadza, tak, nieobliczalnym gościem. Mówię, Marcin na pewno dostanie jutro szansę gry i wierzę, że ją, że to wykorzysta. Walczymy o najwyższe cele. Mówię, dla mnie nie jest wielkim jakimś hura optymizmem, jak przykładowo prezesi, trenerzy stawiają zespół, walczymy o utrzymanie, walczymy, żeby nie spać. Dla mnie to nie jest w żaden sposób jakiś cel, tak? Jeżeli mamy walczyć, niezależnie czy ja mam zespół zbudowany na 3 milionach złotych, czy na pół miliona, mamy walczyć o najwyższe cele i dla mnie to jest moim motorem napędowym do tego, żeby tych chłopców prowadzić i tak samo motorem napędowym dla tych chłopców, którzy tak naprawdę wylewają setki potów na treningu i na meczach, walcząc o te najwyższe cele, czyli o play-offy związane z awansem do Plus Ligi. To jest nasz największy cel i dlaczego taki zespół jak Kielce, KPS, Kielce nie może awansować do Plus Ligi? Oczywiście, że może i będziemy robili wszystko, żeby tak się wydarzyło. Może za pół roku się pomylę, ale na chwilę obecną będziemy walczyli z całego serca i robili wszelkich starań, żeby ta Plus Liga wróciła do Kielc, bo na tym nam najbardziej zależy.